Dzień dobry kochani, z tej strony Sandra, czyli Czarna Wdowa, a to jest kolejny podcast kryminalny. Tym razem będzie o Johnie Batalii. Ta sprawa jest też znana pod nazwą Rodzina Batalia, także bez zbędnego przeciągania zapraszam. Główny bohater tego podcastu, czyli John David Batalia, urodził się 2 sierpnia 1955 roku w Alabamie w Stanach Zjednoczonych. Miał włoskie korzenie, jego dziadek, Włoch, przeniósł się z rodziną i dziećmi do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Krążyły pogłoski, że miał kontakt z włoską mafią i przeniósł działalność do Stanów. John później będzie nawet chwalić się znajomym, że jego dziadek był szefem mafii w Chicago, chociaż nie do końca wiadomo, czy była to prawda. Dziadek Johna wkrótce trafił do więzienia za napad z bronią. Jego dzieci miały wtedy zaledwie kilka lat, a ich matka nie chciała, aby to wydarzenie w zły sposób ukształtowało ich charakter. Dlatego rozwiodła się z dziadkiem Johna i przeprowadziła się z dziećmi na Florydę, licząc, że nikt nie dowie się o tym mrocznym sekrecie. John Batalia Senior, czyli ojciec Johna, poślubił kobietę nazywającą się Julia Christine. Krótko po ślubie wstąpił do wojska, służył w korpusie medycznym i był odpowiedzialny za logistykę. John Junior, póki co będę tak na niego mówić, bo trzeba jakoś rozróżnić te dwie osoby, był najstarszym dzieckiem pary. Państwo Batalia doczekali się jeszcze 2 synów i 2 córek. Jako dziecko John jeździł po kraju i do Niemiec przez pracę ojca. Dzieci musiały stosować się do surowych reguł, ojciec uczył ich dyscypliny. Po latach John Junior będzie porównywać ten typ wychowania do takiego spartańskiego. I w domu ogólnie panowała zasada rób jak mówi ojciec i nie zadawaj pytań. A jeśli któreś z dzieci państwa Batalia złamało tę zasadę, było surowo karane pasem. Kilka razy John Senior posunął się o krok dalej i dotkliwie pobił dzieci. W książce na temat tej sprawy pojawia się informacja, że jednemu synowi połamał gitarę na plecach. Matka z kolei nigdy nie stosowała przemocy wobec dzieci. Była łagodna i spokojna, dlatego Johnowi udało się z nią nawiązać lepszą relację. Kiedy kłócił się z ojcem, matka zazwyczaj mówiła mu: postaraj się nie denerwować taty, i starała się załagadzać konflikty, ale przemoc pozostawi trwały ślad na jego psychice, przez co jego brat Mark będzie później mówić o nim emocjonalny kaleka. John będzie kojarzyć dzieciństwo z zapachem włoskich dań, ponieważ pielęgnowano tradycję, i zapachem alkoholu, ponieważ ojciec często go nadużywał. Po powrocie z Niemiec rodzina przeprowadzała się od stanu do stanu, z Teksasu do Nowego Jorku, później do New Jersey i dalej. Każda przeprowadzka wiązała się z nawiązywaniem nowych znajomości, przystosowywaniem się do nowego środowiska i zmianą szkoły. John wychowywał się w religijnej, katolickiej rodzinie, co było w tamtym czasie ważne dla jego rodziców. Bardzo zależało im na tym, aby był ministrantem, więc chłopiec chodził do kościoła kilka razy w tygodniu. Jego ojciec opuścił wojsko, kiedy John miał 15 lat, czyli w 1970, jako podpułkownik, po 15 latach służby. Wtedy rodzina przeprowadziła się do Oregonu, a John Senior zaczął pracować w szpitalu. Zamieszkanie w Oregonie miało wiązać się z ustatkowaniem się, o czym John Junior marzył przez ostatnie lata. Ale ku jego rozczarowaniu rodzina po roku przeniosła się do Nowego Jorku, ponieważ John Senior dostał lepiej płatną pracę w ośrodku leczenia uzależnień i parę miesięcy później zaczął pracować dodatkowo w klinice aborcyjnej. John jeszcze jako nastolatek był ministrantem, był jednocześnie harcerzem, a w pierwszej klasie liceum zaczął grać w piłkę nożną i liczył, że później na studiach będzie mógł rozwijać tę pasję. Mniej więcej w czasie, kiedy John Senior odszedł z wojska, jego żona Julia zaczęła podupadać na zdrowiu. Stwierdzono u niej depresję, którą próbowała leczyć alkoholem, co znacznie pogorszyło jej stan. Pod koniec 1972 roku, kiedy John miał 17 lat, jego matka wpadła w epizod, który mąż określał jako maniakalny. W grudniu John Senior zawiózł ją do szpitala, ale odesłano ją do domu po wypisaniu leków uspokajających. Jej choroba była przez wiele miesięcy lekceważona, zresztą w tamtych latach, czyli w latach 60., później 70., kiedy ktoś miał chorobę psychiczną lub zaburzenia, to zazwyczaj przepisywano jeden lek, na przykład Valium. Wracając do historii, 6 grudnia Julia wyszła rano z domu, wsiadła do swojego nowego auta i pojechała na północ w stronę rzeki Hudson. Zatrzymała się przy klifie i stojąc nad przepaścią odebrała sobie życie poprzez strzał w głowę pistoletem ukradzionym od męża.
Jej ciało zostało znalezione tego samego dnia przez funkcjonariuszy, a informacja o jej śmierci była dla całej rodziny ogromnym zaskoczeniem. John Senior będzie później mówić w wywiadzie tak. Jej, czyli Julie, śmierć bardzo dotknęła Johna. Rodzeństwo przylgnęło do siebie, aby się nawzajem wspierać. Ale nie sądzę, aby miało to aż tak duży wpływ na jego życie. Cóż, później lekarze będą spierać się na ten temat. To wydarzenie, czyli śmierć Julie, przyczyniło się do rozpadu relacji w rodzinie. Jedyna osoba, której udawało się sklejać te poszarpane więzi, odeszła. Dzieci przez dłuższy czas nie odzywały się do ojca, obwiniały go o śmierć matki. Mówiono, że John Senior bywał agresywny wobec żony i to było przyczyną jej załamania nerwowego. Ale jeśli chodzi o Johna Juniora, to w odróżnieniu od rodzeństwa nie obwiniał on przynajmniej otwarcie ojca. Sam czuł się winny. Miał do siebie żal, że w żaden sposób nie zareagował, że nie mógł dostrzec zmian w zachowaniu matki. W wieku 17 lat jego relacje rodzinne znacznie się ochłodziły i John zaczął coraz więcej czasu poświęcać na naukę. Chciał w ten sposób uciec od przygnębiającej rzeczywistości, którą dostrzegał po odłożeniu na bok szkolnych podręczników. W 1973 roku, rok po śmierci żony, John Senior wziął ślub. Jego nowa żona miała na imię Katie i była w podobnym wieku. Była wcześniej w związku małżeńskim, miała syna, którego John po ślubie adoptował. John Junior skończył szkołę średnią i poszedł na studia. Początkowo studiował medycynę, ale nie było to dla niego interesujące, więc po roku przeniósł się na księgowość. Brał pod uwagę kierunki związane ze sztuką, ale księgowość wydawała mu się lepszym pomysłem. Jego relacje z ojcem były, łagodnie mówiąc, nie najlepsze. Jednak po ukończeniu liceum nie mógł sobie pozwolić na wyprowadzkę z domu, więc został w domu rodzinnym, podczas gdy atmosfera stawała się coraz bardziej napięta. Podczas jednej z kłótni John groził ojcu i bratu bronią, ale obyło się bez uszczerbku na zdrowiu czy życiu. Tym razem. W 1976 roku John zrobił sobie przerwę od studiów i wyjechał wraz ze swoim kolegą. Miał zrobić sobie rok przerwy, a potem wrócić do Dumont. Przez te 12 miesięcy John podróżował wraz z zespołem rockowym, został menedżerem brytyjskiego zespołu rockowego Emerson, Lake and Palmer podczas jego trasy koncertowej w 1977. John wtedy zachłysnął się wolnością. Po raz pierwszy nie był kontrolowany przez ojca, żył z dnia na dzień, a wieczorami mógł chodzić z przyjaciółmi na koncerty. Po roku miał kontynuować naukę na studiach, ale nie zamierzał wracać do domu, dlatego wstąpił do wojska. Taka jest oficjalna wersja. Tak naprawdę podczas trasy koncertowej John zaczął zażywać substancje psychoaktywne i aby opłacić swój nauk, zaczął je też sprzedawać. Na jednym z koncertów został aresztowany przez policję i aby uciec przed problemami, wstąpił do wojska. Była to niejako ironia losu, bo John zarzekał się wcześniej, że nigdy nie pójdzie w ślady ojca, pomimo tego, że senior bardzo tego pragnął. A jednak zaczął służyć w Oregonie i był odpowiedzialny za logistykę, tak jak ojciec. Po zakończeniu trasy koncertowej, kiedy John Senior zadzwonił do swojego syna i zapytał, czy zamierza wrócić do domu, ten odpowiedział, że wybrał Marines, ponieważ są najlepsi. Odszedł z wojska jako sierżant 4 lata później, w 1982 roku i w wieku 27 lat poszedł na studia. Przeprowadził się do Dallas i tam studiował zaocznie księgowość. W tamtym czasie mieszkał z ojcem i macochą, która znalazła pracę w agencji modelingowej. Katie powtarzała, że John byłby idealnym modelem. Miał ponad 1,85 m wzrostu i spełniał wszystkie inne wymagania. John postrzegał pomysł macochy jako szansę na dorabianie kilkuset dolarów tygodniowo, dlatego zaczął pracować jako model dla ekskluzywnych marek odzieżowych. W międzyczasie dostał pracę jako księgowy i rozpoczął studia na biegłego księgowego. W 1984 roku zaczął przygotowywać się do zdania testu CPA. A czym jest taki test? Już tłumaczę. CPA to tytuł wykwalifikowanych księgowych w wielu krajach anglojęzycznych. Wikipedia podpowiada, że jest to zasadniczo odpowiednik tytułu biegłego księgowego i w Stanach Zjednoczonych CPA jest jednocześnie licencją na publiczne świadczenie usług księgowych. Oprócz tego trzeba skończyć szkołę wyższą oraz mieć roczne doświadczenie związane z rachunkowością.
Także John przygotowywał się do tego testu, w międzyczasie pracował w jakiejś firmie, a w 1985 roku najlepszy przyjaciel Johna o imieniu Mark, pracujący w kancelarii prawnej, przedstawił mu swoją koleżankę z pracy, która nazywała się Michelle Ward Laborde. Michelle była o 2 lata starsza od Johna, miała wtedy 32 lata, pracowała jako prawniczka w elitarnej kancelarii i miała 8-letniego syna o imieniu Billy. Jej osobowość sprawiała, że wyróżniała się w tłumie i przez to była doskonałą prawniczką. Była bardzo bystra, pewna siebie i miała wiele zainteresowań. Już na pierwszej randce zaiskrzyło między Michelle i Johnem. Kobieta powiedziała, że ma syna z poprzedniego związku i jest on ważną częścią jej życia, więc jeśli ta relacja ma przerodzić się w związek, to John musi to zaakceptować. Jego zachowanie i czyny sprawiły, że zaczęła traktować go poważnie. Widziała, jak szybko John nawiązał nić porozumienia z Billym. Przed kolejnymi randkami przychodził do domu Michelle i bawił się z jej synem. Przyniósł mu kolekcję zabawkowych żołnierzyków i opowiadał historię z wojska. Czasami Michelle czuła się nawet zazdrosna przez to, że John tak dobrze dogadywał się z jej synem i poświęcał mu tyle czasu. Wszyscy znajomi kobiety byli oczarowani jej nowym partnerem. Mówili, że widać, że John jest w niej zakochany po sposobie, w jaki na nią patrzył. Poza tym miał świetny kontakt z Billym i szybko przejął rolę ojca, ponieważ jego biologiczny ojciec mieszkał w innym stanie i miał z nim sporadyczny kontakt. Pojawiły się jednak czerwone flagi, których Michelle nie chciała dostrzec na samym początku. Podczas weekendowej wycieczki do Nowego Jorku miała wrażenie, że John był pod wpływem jakiejś substancji, ale wtedy powiedziała sobie, że pewnie jej się wydaje. Rzadko pił, nigdy nie zdarzyła się sytuacja, aby palił i nie chodzi tylko o papierosy. Wydawał się taki spokojny do czasu. Kiedy para jechała do Nowego Orleanu na spotkanie pierwsze swoją drogą z rodzicami Michelle, John wpadł we wściekłość, kiedy grupka dzieci przebiegła przez ulicę, niemal wpadając pod samochód. Mężczyzna stracił nad sobą panowanie, krzyczał na Michelle, wyciągnął nawet broń. Dlatego po powrocie do Dallas kobieta chciała z nim zerwać, ale jej plany uległy zmianie, bo przed planowaną rozmową zrobiła test ciążowy. Był pozytywny. John był przeszczęśliwy, kiedy dowiedział się o dziecku. Michelle również cieszyła się z ciąży, bo zawsze chciała mieć co najmniej 2 dzieci. Miała jednak pewne wątpliwości co do przyszłości. Nie chciała być z Johnem, bo jak się okazało, bywał nieprzewidywalny. Ale kiedy mężczyzna się oświadczył, nie potrafiła odmówić. Zaczęła zastanawiać się, czy powinna brnąć w to dalej i doszła do wniosku, że może wychować dziecko sama, bo przecież miała dobrze płatną pracę i dawała sobie radę z wychowaniem Billa. Napisała do matki, prosząc ją o radę. Matka nie chciała zaakceptować opcji związanej z byciem samotną matką, zaczęła naciskać na Michelle, aby wzięła ślub z Johnem, więc kobieta ostatecznie uległa i właściwie przez ten z pozoru nic nieznaczący mail pod koniec kwietnia 1985 roku odbył się ślub. Miesiąc później John zniknął na 3 dni. Michelle planowała powiadomić policję, ale zanim zdążyła to zrobić, John do niej zadzwonił i powiedział, że przebywa u swojej byłej dziewczyny, u Janet. Wrócił po 3 dniach tylko dlatego, że nie miał z kim pojechać po odbiór dokumentów potwierdzających, że zdał test CPA. Michelle zgodziła się z nim jechać pod jednym warunkiem. Po powrocie ona i John mieli spotkać się z Janet i wyjaśnić tę sytuację. Kolega w tym czasie zaopiekował się Billym i udostępnił parze oraz Janet swoje mieszkanie. John przy Michelle oświadczył Janet, że już jej nie kocha, ich związek to przeszłość, bo kocha Michelle. I udało mu się wtedy uśpić czujność żony, która nie wiedziała, że planował ją porzucić i wychować dziecko z Janet. To była kolejna czerwona flaga, która została przez nią zignorowana. Latem 1985 roku Michelle, John i Billy przenieśli się do nowego, większego domu. Kobieta przygotowywała się do porodu, z radością obserwując, jak John codziennie bawi się z przybranym synem. Ale jej spokój został szybko zburzony, ponieważ John podczas kłótni o meble uderzył ją i zaczął dusić niemal do utraty przytomności. Kiedy Michelle uciekła do drugiego pokoju, wrócił do wcześniej przerwanej czynności bez cienia zdenerwowania. Tak jakby nic się nie stało. Kilka tygodni później, podczas zabawy z Billym, mężczyzna wpadł w furię, bo nie chciał się dłużej bawić i rzucił chłopcem o ścianę.
Jakkolwiek to nie zabrzmi, poza tymi dwoma incydentami, John nie był agresywny. Nie krzyczał na żonę. Przy znajomych i rodzinie John zachowywał się jak ukochany mąż i ojciec, dlatego Michelle bała się, że jeśli komuś o tym powie, to nikt jej nie uwierzy. W listopadzie 1985 roku na świat przyszła córka pary, Christy. Po jej narodzinach John stał się nieprzewidywalny, ale jego wściekłość była zawsze kierowana w stronę Michelle. John nigdy nie uderzył córki i nigdy poza tym jednym incydentem przed narodzinami Christy nie użył przemocy wobec Billa. To Michelle była bita regularnie. John był jak tykająca bomba. Wybuchał co kilka miesięcy, a potem wracał do porządku dziennego, jakby nic się nie stało. Aby odbudować relacje z Michelle, organizował randki, kupował prezenty, jeszcze dosadniej okazywał miłość dzieciom, przez co potrafił uśpić jej czujność i jest to zachowanie typowe dla toksycznego, przemocowego związku. Jego dobry humor utrzymywał się zazwyczaj przez kilka tygodni, a potem znów napięcie zaczynało narastać. Zazwyczaj to drobnostki wyprowadzały go z równowagi. Używał przemocy wobec Michelle, kiedy odezwała się w nieodpowiednim momencie. Innym razem powiedział jej, że chce zrezygnować z pracy, bo księgowość nie jest jego pasją. Powiedział, że zamierza iść na studia artystyczne, ale żona powiedziała mu, że nie może z dnia na dzień zrezygnować z pracy, ponieważ ma rodzinę na utrzymaniu. Wtedy John stracił nad sobą panowanie do tego stopnia, że zostawił trwałe ślady na ciele żony. Jej koleżanki z pracy wiedziały, co zrobił, ale Michelle nie chciała tego zgłosić na policję, nie chciała też szukać pomocy, bo było jej wstyd. Była prawniczką, pomagała kobietom takim jak ona, a sama godziła się na przemoc. Wszystko zmieniło się w połowie 1986 roku, bo John wtedy zdenerwował się, bo jego zdaniem Michelle go ignorowała. Był to błahy powód do kłótni, a jednak mężczyzna zdenerwował się na tyle, że zaatakował ją, kiedy stała na schodach z małą córką na rękach. Upadek ze schodów niemal zabił Christy. Wtedy Michelle uciekła z domu i wezwała policję. Skrzywdzenie córki było dla niej granicą, której nigdy nie mógł przekroczyć. Dlatego wiedziała, że tym razem nie ma odwrotu i musi od niego odejść. Tak jak wcześniej się obawiała, John nie potrafił dać jej odejść. Przeprowadził się do mieszkania wynajmowanego przecznicę dalej i wpadał do jej domu, wybijał pięściami dziury w ścianie, a kiedy Michelle zamykała przed nim drzwi, włamywał się przez garaż. Robił to wszystko pomimo zakazu zbliżania się. Odwiedzał ją w miejscu pracy, dlatego w kancelarii prawnej podjęto dodatkowe kroki. Między innymi zatrudniono ochroniarzy i powieszono zdjęcie Johna na każdym piętrze. Swoją drogą były to zdjęcia z agencji modeli, aby pracownicy powiadomili policję, kiedy mężczyzna dostanie się do środka. Podczas rozmowy o kwestiach związanych z rozwodem ujawnił, że zrezygnował z pracy, ponieważ chciał zrobić żonie na złość i zmusić ją do płacenia alimentów. Podczas tego spotkania z prawnikami niemal pobił Michelle. Został wtedy na krótko aresztowany. Pomimo tego, że stanowił zagrożenie dla swojej rodziny, mógł widywać się z Christy. Oznaczało to, że widywał się też z Michelle, która opiekowała się roczną córką. Na te kilka godzin, kiedy zajmował się Christy, zakaz zbliżania się przestał obowiązywać. W razie gdyby naruszył zasady ustalone przez sąd, musiałby zapłacić grzywnę w wysokości $2000. Czy te 2000 były w stanie powstrzymać niestabilnego mężczyznę, który nie potrafił pogodzić się z odrzuceniem? Nie. Ukradł Michelle samochód i dokument poświadczający o zakazie zbliżania. Kiedy wpadł do domu Michelle i zaczął jej grozić, kobieta wezwała policję, ale funkcjonariusze odmówili pomocy, ponieważ Michelle nie miała odpowiednich dokumentów. John, widząc bierność policji, poczuł się jeszcze pewniej i zaczął w nocy włamywać się do domu żony. Czasami prosił, aby wycofała papiery rozwodowe i zapewniał, że uda im się stworzyć stabilną rodzinę, a czasem groził, że ją zabije. Kobieta usiłowała się bronić. Zaczęła kontaktować się z najlepszymi prawnikami, zmieniała zamki, ale po kilku dniach John dorabiał klucze. Dzięki nagraniom, na których było widać agresję Johna, udało się zdobyć nakaz aresztowania. Mężczyzna spędził w areszcie zaledwie kilka godzin, zapłacił $200 grzywny, dokładnie 200, nie 2000, i wyszedł na wolność. Nadal włamywał się do domu Michelle, kradł jej dokumenty do pracy, usuwał zawiasy z drzwi, dzwonił do jej szefów i klientów, używał jej kart kredytowych, przez co kobieta była bliska bankructwa.
Pod koniec 1986 roku Michelle przegrała sprawę w sądzie. Swoją sprawę. Przedstawiła dowody świadczące o nękaniu, dostarczyła nagrania wideo, nagrania dźwiękowe, dokumenty, zdjęcia. A sąd uznał, że John Battaglia nie jest winny. Mężczyzna poczuł się już kompletnie bezkarny i od tej pory włamywał się niemal codziennie do domu Michelle. Śledził ją w drodze do pracy i groził, że ją zabije. Kiedy kobieta wzywała policję, słyszała tylko, że John może mieszkać w tym domu, ponieważ w świetle prawa nadal są małżeństwem. A kiedy dochodziło do konfrontacji w jakimś miejscu publicznym, John jechał na kilka godzin do aresztu, a potem z niego wychodził po wpłaceniu kaucji. Doszło do tego, że zazwyczaj nosił kilkaset dolarów w portfelu na wypadek aresztowania. W 1987 roku trafił na tydzień do więzienia, po tym jak rzucił kamieniem w samochód Michelle. Nie mógł od razu zapłacić kaucji, bo podniesiono ją do 10 tysięcy dolarów. To jego ojciec, czyli John Senior, wpłacił kaucję. Powiedział, że nie jest w stanie zaakceptować tego, że syn bierze rozwód, ale jest dumny, że próbuje zemścić się na żonie. Czyli doszło po latach do spotkania kata z ofiarą i okazało się, że ta ofiara jest sama katem. W połowie 1987 roku rozwód został sfinalizowany. Niemal dwuletnia Christy miała mieszkać przez większość czasu z matką, a do ojca miała jeździć w niektóre weekendy. Parę tygodni po ostatniej rozprawie miała miejsce sytuacja, która nigdy nie została wyjaśniona. Michelle jechała z córką samochodem i w pewnym momencie straciła panowanie nad kierownicą. Samochód dachował, Michelle miała kilka złamań, ale Christy nic się nie stało. Podejrzewano, że John był odpowiedzialny za usterkę w aucie, ale nie udało się tego udowodnić. Nękanie i przemoc nadal miały miejsce. Któregoś razu John zaatakował ją pod przedszkolem, do którego chodziła Christy, innym razem spowodował złamanie nosa, a innym razem zaatakował ją na przystanku autobusowym, bo Michelle była zmuszona do jeżdżenia autobusami, ponieważ jej samochód był w naprawie po tym, jak dachował. I po tym ataku trafiła do szpitala. W 1988 roku miała miejsce kolejna rozprawa sądowa. Tym razem John przyznał się do winy i został skazany na 2 lata w zawieszeniu. Wyrok sądowy był jednym z dwóch powodów, dla których John stracił zainteresowanie Michelle. Drugim powodem była nowo poznana kobieta. W 1990 poznał kobietę, która nazywała się Mary Jean Pearl. Mary Jean pochodziła z Teksasu, nie jest znany jej rok urodzenia, ale wiadomo, że mieszkała w tamtym czasie w Dallas. I to tam poznała Johna. Ślub miał miejsce kilka miesięcy po pierwszym spotkaniu, 6 kwietnia 1991 roku. Nie wiadomo, czy Mary Jean miała pojęcie o tym, jakim mężczyzną był John i co robił w przeszłości. Ale z książki na temat tej sprawy można wywnioskować, że nie miała o niczym pojęcia. Wiedziała tylko, że John nie miał pieniędzy, ale mężczyzna nie powiedział dlaczego. Wszystkie swoje oszczędności wydał albo na kaucję i grzywny, albo na prawników. Więc po ślubie w 1991 ojciec Mary Jean kupił parze dom. I tak jak było w przypadku małżeństwa z Michelle, związek Mary Jean oraz Johna wydawał się z zewnątrz niemal idealny. Znajomi Mary uważali, że John jest idealnym partnerem. Rzeczywistość wyglądała trochę inaczej. Co prawda mężczyzna bywał nieco nieprzewidywalny i kłótliwy przed ślubem, ale dopiero po ślubie, już w noc poślubną, pokazał swoje prawdziwe oblicze. Sąsiedzi byli świadkami ogromnej kłótni, John zaczął wyzywać Mary Jean, zaczął rzucać przekleństwami, a nawet posunął się do rękoczynów. Wcześniejszy schemat zaczął się powtarzać, bo kiedy John ochłonął po tym wybuchu, John wrócił do tego, co wcześniej robił i zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Więc początkowo Mary Jean, kiedy miały miejsce takie kłótnie, mówiła sobie, że pewnie mąż był po prostu w złym humorze i przekalkulowała sobie w głowie, że tych dobrych chwil jest więcej niż tych złych. Mniej więcej rok po ślubie, w 1992 roku, urodziła się pierwsza córka pary i została nazwana Mary Faith. Przez to, że dziewczynka miała takie samo pierwsze imię jak matka, używano tego drugiego, czyli Faith. 3 lata później, w 1995 roku, przyszła na świat druga córka,
została nazwana Liberty May. I tak jak wcześniej, John był agresywny wobec Mary Jean, ale nigdy wobec córek. Więc kobieta znosiła upokorzenie, przemoc, mówiąc sobie, że jest on dobrym ojcem, więc powinna się poświęcić. Tymczasem dziewczynki dorastały i uwydatniały się różnica między nimi. Faith była uważana za typ chłopczycy i uwielbiała grać w piłkę nożną, podczas gdy Liberty była taka nieśmiała i delikatna. John znalazł pracę jako księgowy, wkrótce cała rodzina przeprowadziła się do Highland Park i dziewczynki zostały tam zapisane do szkoły podstawowej. Wybuchy złości, agresji i przemocy zaczęły się wtedy nasilać i zaczęły pojawiać się coraz częściej. Ta złość nie była nigdy kierowana w stronę dziewczynek, ale wraz z upływem czasu dziewczynki zaczęły zauważać, co dzieje się z ich rodzicami. Mimo wszystko Mary Jean robiła co mogła, aby naprawić relacje rodzinne oraz małżeństwo, ale z biegiem czasu stało się to coraz trudniejsze. Którejś nocy pod koniec 98 roku Mary Jean zadzwoniła pod numer 911 i kiedy funkcjonariusze przybyli do domu państwa Batalia, aresztowano Johna. Mary Jean była pobita i to dotkliwie. Tak jak miało to miejsce kilka lat wcześniej, John został zwolniony z aresztu i mógł widywać się z dziewczynkami, ponieważ sąd uznał, że nie stanowi dla nich zagrożenia, w przeciwieństwie do ich matki. Na początku 1999 roku Mary Jean złożyła pozew o rozwód, a John dostał zakaz zbliżania się. Mary Jean, Liberty oraz Faith zostały objęte ochroną, co miało zapobiec prześladowaniu, nękaniu, ale i tak John próbował na wszelkie możliwe sposoby zemścić się na żonie, szczególnie wtedy, kiedy dostał zakaz posiadania broni. Pod koniec 99 roku, a konkretnie w grudniu, doszło do sytuacji, przez którą policja znów została wezwana. John miał przyjechać do Mary Jean po dziewczynki. Wiadomo, wtedy zakaz zbliżania się przestał obowiązywać, tak jak miało to miejsce w przypadku Michelle oraz Christy, i miał pojechać z nimi do sklepu i zabrać je do kościoła. John przyjechał wraz ze swoją córką, Christy, która miała wtedy 13 lat, więc mieli spędzić czas w czwórkę. Na podjeździe Mary Jean oraz John wdali się w kłótnię, przez co John wpadł we wściekłość i na oczach dziewczynek złapał Mary Jean. Mężczyzna zaczął kopać i bić żonę, a córki były w stanie tylko patrzeć, bo były tak przerażone, że nie były w stanie się ruszyć. Kiedy tylko John ochłonął i wyszedł z domu, zabierając ze sobą córki, Mary Jean wybrała numer 911. Kobieta została zawieziona na obdukcję, miała między innymi ranę kłutą na pięcie, siniaki na ramieniu, rany na nogach, wyrwane włosy. Było z nią źle. Policja wieczorem przyjechała do domu Johna i aresztowała go na oczach córek. Przyznał się do winy, dostał karę w wysokości $1000, ale była to na tyle łagodna kara, że sąd dodał do tego 2 lata w zawieszeniu. Nie wolno było mu kontaktować się z Mary Jean ani odwiedzać córek przez najbliższy miesiąc. I ponownie, czy kara w wysokości $1000 i 30-dniowy okres zawieszenia były w stanie powstrzymać osobę, która uciekała się do przemocy? Nie. Mężczyzna spędził miesiąc w areszcie i przez ten czas jego rodzina mogła normalnie spać w nocy. Ale po tym czasie jego ataki stały się coraz częstsze, ponieważ John był rozwścieczony tym, że Mary Jean miała odwagę wezwać policję. W jego oczach rozwód był upokorzeniem. Nie chciał, aby ktokolwiek inny widział, że jest nieidealnym mężczyzną. Więc kiedy rozwód został sfinalizowany w sierpniu 2000 roku, zaczął coraz częściej atakować Mary Jean. Bywały takie okresy, że matka starała się odseparować córki od ojca, bo nie chciała, aby były świadkami kłótni, chociażby w momencie, kiedy ojciec przyjeżdżał po córki, ale wtedy, kiedy Mary utrudniała kontakt Johnowi, stawał się jeszcze bardziej rozwścieczony. Więc wybrała tę bezpieczniejszą opcję i kontaktowała się z nim regularnie ze względu na Liberty oraz Faith. Ale cały czas miała wrażenie, że kiedy dochodziło do spotkania, to musi bardzo uważać na słowa. Wystarczyło jedno nieodpowiednie słowo, jeden nieodpowiedni gest i John stawał się potworem. W kwietniu 2001 roku, z okazji Wielkanocy, Mary Jean wysłała Christy, czyli córce Johna, $50 w gotówce, ponieważ chciała zdobyć się na taki gest uprzejmości.
Jak się szybko okazało, była to nieodpowiednia decyzja, ponieważ John jeszcze tego samego dnia zadzwonił do swojej byłej żony i zaczął się z nią kłócić. Zapytał, jak śmie wysyłać jego córce pieniądze, wiedząc, że rozwód pochłonął jego wszystkie oszczędności, przez co dziewczynka nie będzie mogła iść na studia. Sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna, więc ponownie została powiadomiona policja. Mary Jean nigdy nie obawiała się o bezpieczeństwo swoich córek, nie bała się zostawiać ich z ojcem, ponieważ wiedziała, że jeśli John wpadał we wściekłość, to była ona skierowana albo w stronę Mary Jean, albo w stronę jego byłej żony, czyli Michelle. W wyniku naruszenia zasad ustalonych przez sąd wydano nakaz aresztowania. 2 maja 2001 roku John dowiedział się, że zostanie wkrótce aresztowany, ponieważ jego żona zgłosiła nękanie, prześladowanie oraz groźby. Po konsultacji z prawnikiem mężczyzna wiedział, że trafi do więzienia prawdopodobnie na 2 lata. Więc skontaktował się z policją i dostał informację zwrotną, że faktycznie zostanie aresztowany i przez dłuższy czas nie będzie go na wolności, ale pozwolono mu po raz ostatni zobaczyć się z córkami. Była to środa, a zazwyczaj w środę, w środku tygodnia, John przyjeżdżał do domu byłej żony, Mary Jean, i zabierał dziewczynki albo do sklepu, albo do kina, lub ewentualnie do swojego mieszkania. Tego dnia po południu John zadzwonił do swojej pierwszej byłej żony, czyli Michelle, i kiedy kobieta nie odebrała, zostawił bardzo dziwnie brzmiącą wiadomość. Powiedział, może Mary Jean powinna stracić swoje dzieci. Oprócz tego, że ta wiadomość była tajemnicza, to, że John zadzwonił do swojej pierwszej byłej żony, z którą prawie nie utrzymywał kontaktu, poza tymi momentami, kiedy przyjeżdżał po Christie, pokazuje, jak bardzo był samotny, skoro najbliższą osobą była jego była żona, której szczerze nienawidził. Jeszcze tego samego dnia, czyli 2 maja, John miał przyjechać wieczorem po córki. Miał przyjechać swoim samochodem po Liberty i May i zabrać je na kolację do jakiegoś McDonalda. Ale wcześniej do nich zadzwonił i powiedział, że nie jest głodny, więc prawdopodobnie od razu pojadą do jego mieszkania. Dodał, że w ogóle nie ma apetytu, ponieważ dowiedział się, że zostanie aresztowany i nie zobaczy swoich córek przez dłuższy czas. Wiecie, dziewczynki były w bardzo niezręcznej sytuacji i nie wiedziały, co odpowiedzieć. Faith miała wtedy 9 lat, natomiast Liberty miała 6, więc były w takim wieku, że nie wiedziały, jak zachować się w takiej sytuacji. Ale dzieci widzą więcej niż my myślimy. Dziewczynki wiedziały, że aresztowanie może wywołać wściekłość u ich ojca, więc nie chciały się z nim spotkać. Kiedy John po nie przyjechał, schowały się pod łóżkiem i powiedziały mamie, że boją się spotkać z ojcem. Mary Jean nie chciała wywoływać kłótni, nie chciała, aby złość Johna odbiła się na niej, więc zapewniła dziewczynki, że wszystko będzie dobrze i tata chce się z nimi tylko pożegnać. Dziewczynki wsiadły do samochodu ojca, pojechały z nim do centrum handlowego, a w tym czasie Mary Jean pojechała do swojej przyjaciółki Melisy i czekała, aż Liberty i Faith zostaną podwiezione do przyjaciółki na kolację. Dziewczynki pojechały wraz ze swoim ojcem do jego mieszkania, które znajdowało się w centrum Dallas. Niemal od razu po powrocie do domu ojciec kazał Faith, czyli starszej córce, zadzwonić do matki. Mary Jean jechała wtedy do koleżanki, więc nie odebrała telefonu. Faith została poinstruowana, aby zostawiła wiadomość głosową i powiedziała matce, aby jak najszybciej oddzwoniła. John zaczął się denerwować, że Mary Jean nie odbiera telefonu, więc zadzwonił do jej matki, Doris, i powiedział, że kobieta musi jak najszybciej do niego oddzwonić i porozmawiać, ponieważ Faith chce jej zadać pytanie. Doris, wiedząc, jaki jest jej były zięć, zadzwoniła do swojej córki, która akurat wjeżdżała na podjazd przy domu Melisy. Mary widziała, że coś jest nie tak, ponieważ miała nieodebrane wiadomości, a matka powiedziała jej, że to coś pilnego, więc z coraz szybciej bijącym sercem zadzwoniła do męża. Około godziny 19:30 Mary weszła do domu koleżanki i usłyszała tylko, jak John przełącza telefon na tryb głośnomówiący i mówi do Faith, zapytaj ją. Faith zapytała wtedy płaczliwym tonem, mamusiu, dlaczego chcesz, aby tatuś poszedł do więzienia? Ponownie była to bardzo niezręczna sytuacja, a matka nie wiedziała, co powiedzieć córkom. Z pewnością, gdyby Johna nie było obok, wytłumaczyłaby Liberty oraz Faith,
że ojciec nie jest dobrym człowiekiem i przez to, co zrobił, musi spędzić trochę czasu w więzieniu. Ale w tej sytuacji wiedziała, że John przysłuchuje się każdemu jej słowu, więc bała się cokolwiek powiedzieć. Na chwilę zapadła cisza i dopiero po jakiejś minucie, kiedy Mary Jean otrząsnęła się z oszołomienia, powiedziała Johnowi, aby nie poruszał tego tematu przy dziewczynkach. Wtedy usłyszała, jak Faith krzyczy: „Nie, tatusiu, proszę nie, nie rób tego”. Mary domyśliła się, że dzieje się w tym momencie coś bardzo, bardzo złego. Na drugim końcu Dallas, w mieszkaniu Johna, dziewczynki wpadły w popłoch, ponieważ John wyjął pistolet i przyłożył go do głowy starszej córce. Mary wiedziała, że jest bezsilna i przez telefon nie zdoła nic zrobić, więc zaczęła krzyczeć do córek: „Biegnijcie, uciekajcie do drzwi, uciekajcie do drzwi”. Potem było słychać strzały, na chwilę zapadła cisza, a potem John zaczął krzyczeć: „Merry Christmas”. Rozległy się kolejne strzały, Mary była tak przerażona, że odłożyła słuchawkę i powiedziała swojej koleżance: „O mój Boże, myślę, że John zabił dziewczynki”. Mary Jean pobiegła do samochodu i pojechała w stronę mieszkania Johna. W międzyczasie wybrała numer 911 i powiedziała, jak wygląda sytuacja. Kiedy policja przybyła na miejsce, nie było tam Johna. Znaleziono dwa ciała, jedno przy drzwiach, a drugie nieco dalej. Znaleziono też narzędzie zbrodni, pistolet. Jak ustalono, John najpierw strzelił do Faith, trafił ją w tył głowy i później strzelił do niej jeszcze dwa razy. Następnie wycelował broń w 6-letnią Liberty, która zaczęła uciekać w stronę drzwi, i strzelił do niej 5 razy. Kule trafiły w plecy. Wieczorem tego dnia, po zabójstwie dziewczynek, John zostawił wiadomość głosową na automatycznej sekretarce Mary. Brzmiała ona tak: „Dobranoc, moje małe dzieci. Mam nadzieję, że odpoczywacie w innym miejscu. Kocham was. Żałuję tego, co zrobiłem. Przecież nie macie nic wspólnego ze swoją matką. Jest zła, złośliwa i głupia. Uwolnijcie się od niej. Bardzo was kocham. Byłyście bardzo odważnymi dziewczynkami. Bardzo odważnymi. Liberty, jesteś taka odważna. Bardzo cię kocham. Papa”. Po tym, jak John zostawił tę wiadomość na automatycznej sekretarce, zadzwonił do swojej żony, ona nie odebrała, i zostawił wiadomość, że przesyła Christie pieniądze w kopercie i powinna je dobrze wykorzystać. Tego samego dnia Michelle dowiedziała się, że John zastrzelił swoje dwie młodsze córki, Faith oraz Liberty, i jakkolwiek to nie zabrzmi, w tej sytuacji Michelle podziękowała Bogu, że nie była to jej córka. Nie było wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą, więc policja próbowała namierzyć Johna. Po ucieczce z mieszkania spotkał się on ze swoją ówczesną dziewczyną i poszedł z nią do baru. Następnie udał się do salonu tatuażu. Na lewym ramieniu, tuż obok tatuażu lwa, zrobił sobie dwa małe tatuaże. Były to dwie róże, jedna czerwona, a druga żółta. Jak powiedział kobiecie, która w tamtym czasie była w salonie tatuażu, te dwie róże miały symbolizować jego dwie ukochane córki, czyli Liberty oraz Faith. Kobieta później na sali sądowej będzie wspominać, że John przyszedł wraz ze swoją dziewczyną, był w dobrym humorze, żartował, śmiał się. Jednym słowem, zachowywał się tak, jakby się dobrze bawił, więc kobieta nawet nie pomyślała, że mogło stać się coś złego. Patrząc na to z boku, wyglądało to tak, jakby mężczyzna w średnim wieku poszedł do studia tatuażu i wytatuował sobie dwie róże, mające mu przypominać o jego dwóch ukochanych córkach. Przenieśmy się na chwilę na drugą stronę Dallas. W mieszkaniu, w którym mieszkał John, policja zabezpieczała miejsce zbrodni. Mary Jean chciała wejść do budynku, ale początkowo nie pozwolono jej, aby to zrobiła, ponieważ nie chciano, aby po pierwsze zniszczyła dowody, a po drugie policja nie chciała, aby widziała ciała córek. Obie dziewczynki były boso, Liberty była tuż przy drzwiach, ale nie zdążyła pociągnąć za klamkę, ponieważ kule trafiły w jej plecy. Faith została znaleziona na kuchennej podłodze. Mieszkanie było zagracone, wszędzie znajdowały się kartony, w których były nierozpakowane rzeczy, w końcu John dopiero co wprowadził się do tego mieszkania. Znaleziono też duży karton, w którym znajdowały się pistolety oraz karabiny, czyli broń, której John prawnie nie mógł posiadać. Ciała dziewczynek zostały zawiezione na autopsję, a w tym czasie policja nadal przeszukiwała mieszkanie Johna.
W rewolwerze, który służył za narzędzie zbrodni, znaleziono kosmyki włosów Liberty. Więc nie było wątpliwości co do tego, która broń została użyta do zabójstwa. Około godziny 2 w nocy policja namierzyła Johna i aresztowano go jeszcze w salonie tatuażu, tuż po wytatuowaniu dwóch róż. Pod salonem John próbował uciec i wdał się w bójkę z funkcjonariuszami, dlatego kiedy został przewieziony na komendę i zrobiono mu zdjęcia, widać siniaki na twarzy. W jego samochodzie zaparkowanym tuż obok studia tatuażu znaleziono załadowaną broń, przez co policja doszła do wniosku, że John był przygotowany do walki. Prawdopodobnie nie spodziewał się, że zostanie tak szybko znaleziony przez policję i możliwe, że jeśli by się wcześniej przygotował, to wyciągnąłby broń i mogłoby pojawić się więcej ofiar. Sekcja zwłok wykazała, że zabójstwa Liberty oraz Fate były wyjątkowo brutalne. Do Fate strzelono 3 razy. Pierwszy strzał, który przeszył tył głowy, był śmiertelny. Drugi trafił w plecy, przeciął aortę i trafił w rdzeń kręgowy, a trzeci trafił w ramię. Liberty zginęła na skutek obrażeń wewnętrznych, ponieważ pierwsze 2 strzały trafiły w organy. Kule przebiły m.in. płuco, przez co dziewczynka niemal od razu straciła przytomność. W kwietniu 2002 roku, czyli niemal rok po śmierci Liberty oraz Fate, rozpoczął się proces. Podczas procesu wypowiadało się wielu świadków. Między innymi byli to znajomi Johna oraz jego bliscy. Ci ludzie zeznali, że John był niezwykle kochającym ojcem. Był zdolny do poświęceń, zawsze przyjeżdżał na zawody sportowe, na jakieś konkursy dziewczynek i cytuję: ciężko byłoby znaleźć ojca, który poświęciłby tyle czasu swoim dzieciom, ile John im poświęcał. Wypowiedziała się też koleżanka z pracy Johna, księgowa, która zeznała, że mężczyzna często przyprowadzał córki do swojego biura i na ścianach miał powieszone zdjęcia dziewczynek, na stole miał postawione rzeczy związane z nimi, na przykład kredki. Więc starano się pokazać Johna w takim świetle, aby trudno było wyobrazić go sobie jako zabójcę. Pomimo tego, że dostarczono bardzo, bardzo wiele dowodów świadczących o tym, że John był katem, na przykład jego była żona, Michelle, pokazała nagrania oraz pliki dźwiękowe i zdjęcia, tak samo jak Mary Jean, to kiedy obrona pokazała uśmiechniętego Johna w towarzystwie córek na jakichś zawodach sportowych, część osób dała się zwieść. Bardzo ważnym elementem procesu była ocena stanu psychicznego Johna, ponieważ trzeba było oszacować, czy w trakcie popełnienia przestępstwa był on świadomy swoich działań. 4 byłych psychiatrów oceniło, że cierpi on na chorobę afektywną dwubiegunową, tak zwany HAD, i prawdopodobnie ta choroba uaktywniła się po śmierci matki. John mógł być obciążony genetycznie, w końcu jego matka cierpiała na depresję, ale równie dobrze traumatyczne wydarzenia mogły wywołać chorobę. Bardzo kontrowersyjne były słowa 2 psychiatrów, którzy powiedzieli, że John całkiem dobrze radził sobie w więzieniu z chorobą, kiedy zaczął przyjmować leki i po wyjściu na wolność nie stanowiłby zagrożenia dla innych ludzi. Co do jednego, psychiatrzy byli zgodni. W momencie zabójstw John wiedział, co robi. John wiedział, że to było złe, a mimo to zdecydował się na zabójstwo, ponieważ chciał on zemścić się na swojej byłej żonie. Tylko jeden psychiatra powiedział, że John nie powinien wyjść na wolność, ponieważ przecież wcześniej zabił swoje ukochane córki. Więc jaka była gwarancja, że nie zabiłby kogoś innego? Ciekawe jest to, że w dokumentach można przeczytać, że John wykazywał cechy osoby z antyspołecznym zaburzeniem osobowości i racjonalizował oraz obwiniał innych za swoje czyny. Psychiatria i psychologia są bardzo płynnymi dziedzinami, więc w takich przypadkach jak ten nie da się jednoznacznie ocenić stanu pacjenta. Aczkolwiek powstaje wiele publikacji oraz książek na temat psychologii zabójstwa oraz ogólnego profilu psychologicznego zabójców. Obrona zdecydowała, że lepiej będzie, jeśli John nie będzie wypowiadał się podczas procesu i w ciągu kilku tygodni wypowiedział się on tylko raz i powiedział, że bardzo kocha swoje córki. W maju 2002 roku sąd uznał, że John Battaglia jest winny. Kiedy odczytano werdykt, kara śmierci, John tylko pomachał do swojego ojca, który kibicował mu podczas procesu. Mary Jean miała okazję wypowiedzieć się w sądzie i powiedziała wtedy, cytuję: spal się w piekle na zawsze. Jesteś jednym z najbardziej haniebnych morderców w czasach współczesnych.
chciałabym Ci powiedzieć, że następnym razem, kiedy mnie spotkasz, wbiją Ci igłę w ramię. Ale nie mam zamiaru marnować czasu, aby tam być. W 2014 roku John udzielił wywiadu i wtedy powiedział, że nie pamięta o tym, aby zabił swoje córki. Powiedział, że nie pamięta tamtej nocy. Wszystko wydawało się być spowite mgłą. Pomimo tego, że Mary Jean oraz Michelle powiedziały publicznie, że nie pojawią się na egzekucji, z czasem zmieniły zdanie i próbowały przyspieszyć karę śmierci. Często na ten temat wypowiadała się zarówno Michelle, jak i jej córka, Christy. Kobiety powiedziały w jednym z wywiadów, że póki kara śmierci nie zostanie wykonana, nie będą w stanie spać spokojnie w nocy. Jeśli chodzi o wyrok śmierci Johna, to wszystkie wyroki są automatycznie kierowane do apelacji i tak było w tym przypadku. Prawnicy Johna walczyli o zmianę tego wyroku na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Kara śmierci została początkowo przesunięta i John miał początkowo być stracony 30 marca 2016 roku, ale wyznaczono ponownie datę na koniec 2016. Sąd zawiesił karę śmierci, ponieważ obrona argumentowała, że w momencie popełnienia przestępstwa John nie był świadomy swoich czynów ze względu na chorobę psychiczną. Ale oficjalnie wielu psychiatrów potwierdziło, że mężczyzna był świadomy, więc kara została wykonana 1 lutego 2018 roku. 16 lat po ogłoszeniu wyroku kara miała zostać wykonana. 62-letni John wszedł do pokoju, rozejrzał się i powiedział: ile tam jest ludzi? O, chyba dużo. Jego egzekucję przyszło oglądać wiele osób, między innymi jego rodzina, znajomi, były żony. Naczelnik zapytał, czy ma jakieś ostatnie słowa. Mężczyzna powiedział, że nie, ale kiedy zauważył Mary Jean, powiedział: o, cześć Mary Jean, do zobaczenia później. Następnie zwrócił się do naczelnika i powiedział: proszę. Zrobiono śmiertelny zastrzyk po godzinie 21:00, John zamknął oczy i kilka sekund później je otworzył i zapytał, czy jeszcze żyje? Kiedy dawka leku zaczęła działać, mężczyzna powiedział: czuję to. Zgon nastąpił przed godziną 22:00. Mary Jean spojrzała na ciało byłego męża i powiedziała: dość już się go naoglądałam. Wyszła na chwilę z sali, ale po chwili wróciła i poczekała, aż lekarz potwierdzi zgon. Tak bardzo bała się, że John będzie żył dalej. Jeśli chodzi o to, co wydarzyło się później, to Mary Jean założyła fundację i pomaga ofiarom przemocy domowej. Opowiada historię Liberty oraz Fate, natomiast Michelle działa nadal jako prawniczka. W internecie można przeczytać jej wypowiedzi, artykuły na jej temat. I w jednym z nich napisano, że kobieta ma trójkę dzieci. Jedno z nich jest policjantem, jedno ekonomistą, a trzecie artystą. Kiedy szukałam czegoś na temat Christy, która w tym roku kończy 45 lat, trafiłam na informację, że to prawdopodobnie ona jest artystką. Dotarłam też do wywiadu z ojcem Johna, który powiedział dziennikarzowi, że John Junior był tylko pogubionym dzieciakiem. To wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. I mam na koniec taką refleksję, że pomimo tego, że ludzie często piszą w komentarzach pod takimi podcastami, że przecież te kobiety mogły odejść, to jak widać na przykładzie takich spraw, to wcale nie jest takie oczywiste. Oprócz tego, że psychologia jest dużo bardziej złożona niż zasada jeśli źle, to odejdź, to prawo często nie chroni ofiar i są one zostawiane same sobie. I jeszcze jedna refleksja na temat tej sprawy. John wychował się w rodzinie, w której był ofiarą. Jego ojciec był katem. Tak bardzo chciał być kimś innym, nie iść w ślady ojca. A ofiara wkrótce stała się potworem i to jeszcze gorszym niż jej kat. Zachęcam również do tego, abyście podzielili się swoim zdaniem, swoimi przemyśleniami. Wszystkie komentarze, subskrypcje, łapki w górę będą mile widziane. Ja dziękuję wszystkim, którzy zostali do końca i którzy przesłuchali tego podcastu do ostatniej sekundy. Żegnam się z Wami, życzę miłego dnia i do usłyszenia.